Drogie dzieci, podobnie jak w innych miejscach, gdzie do was przychodziłam, tak i tutaj wzywam was do modlitwy. Módlcie się za tych, którzy nie znają mojego Syna, za tych, którzy nie poznali miłości Bożej, przeciwko grzechom, za osoby konsekrowane, za tych, których mój Syn powołał, aby mieli miłość Ducha Mocy dla was i Kościoła. Módlcie się do mojego Syna, a miłość, której przez Jego bliskość doświadczycie, da wam siłę i uczyni was gotowymi do czynienia dział miłości w Jego imię. Dzieci moje, bądźcie gotowi. To jest czas przełomu, dlatego ponownie wzywam was do wiary i nadziei. Wskazuję wam drogę, którą należy iść, a są nią słowa Ewangelii. Apostołowie mojej miłości, świat bardzo potrzebuje waszych wzniesionych ramion ku niebu, ku mojemu Synowi, ku Ojcu Niebieskiemu. Potrzeba wiele pokory i czystości serca. Ufajcie mojemu Synowi i wiedzcie, że zawsze możecie być lepsi. Moje matczyne serce pragnie, abyście wy, apostołowie mojej miłości, byli małymi światełkami dla świata, by rozświetlić te miejsca, w których chce zapanować ciemność, abyście przez swoją modlitwę i miłość wskazywali prostą drogę zbawiania dusz. Ja jestem z wami. Dziękuję wam.